padałyby, jak powiedziałem, powitać Państwa. Jest ze mną pan Andrzej Łuczak, przedstawiciel Związku Romów Polskich, przedstawiciel właściwie Instytutu również, który działa w ramach Związku. I właśnie wraz z panem Andrzejem będziemy mieli olbrzymią przyjemność powiedzieć Państwu dobry wieczór, albo dzień dobry jeszcze. Witamy Państwa bardzo serdecznie. Żeby jasność była, witam panią poseł, panią Małgorzatę Golińską, a generalnie witam wszystkich Państwa. Żeby była jasność, żeby nie było, że ja nie mówiłem, a jakby coś mi się w głowie tam poprzekręcało, to mi przypominajcie za każdym razem. To muzeum nie jest ani moje, ani burmistrza, ani Rady Miasta. Ono jest wasze, drodzy mieszkańcy. Macie swój skarbiec. Tu gromadzimy coś, co ma być spadkiem dla tych, którzy przyjdą po nas. Niechybnie przyjdą. I niech mają nie tylko wspomnienia po tych, którzy są teraz, którzy byli kiedyś tutaj, ale niech mają coś realnego. Tym czymś realnym są artefakty, które gromadzimy. Ale te artefakty, te wszystkie zbiory, wszystko to, co jest w zasobie Muzeum Regionalnego, nie byłoby tym, czym jest, gdyby nie ludzie, którzy w muzeum pracują. Ja, korzystając z tej okazji, na samym początku, ja specjalnie właściwie tego nie robiłem przy okazji naszego odprawowego spotkania przed tym dzisiejszym wydarzeniem, chciałbym w Państwa imieniu, w imieniu Rady Miasta i Burmistrza i swoim również, podziękować wszystkim szczecineckim muzealnikom. Asiu, to też dla Ciebie. Podziękować za ich codzienną, ciężką, mozolną pracę, czasami niewdzięczną, bo z takim dyrektorem trudno wytrzymać, ale czasami jest nie najgorzej, bo pozwalam ludziom pracować. Ale to jest taka praca niewdzięczna dlatego, że kontakt z jednej strony z przedmiotami, ale z drugiej strony ludźmi może nie jest taki, jaki byśmy chcieli. Bo byśmy chcieli, jakby naszym marzeniem jest to, żeby jak najczęściej i mieszkańcy Szczecinka, i goście mieszkańców Szczecinka, po prostu czując to, że to jest ich obiekt, ich muzeum, po prostu tu przychodzili. Naprawdę, to jest muzeum państwa, ono tylko dlatego działa, że tu przychodzicie. I bądźcie tu jak najczęściej. Nie tylko raz do roku przy okazji naszego dzisiejszego święta, czyli Nocy Muzeów, ale i w innych dniach. Przypomnę, że otwarci jesteśmy przez cały tydzień, oprócz poniedziałku, w poniedziałek większe sprzątanie. Normalnie jest sobotę, wiem, u nas poniedziałek. Ale otwarci jesteśmy cały tydzień, a mamy specjalny dzień piątek, kiedy w ogóle nie trzeba nawet z tej przysłowiowej złotówki wrzucać do kasy. Można przyjść absolutnie bezpłatnie i poczuć się jak u siebie. Witamy bardzo serdecznie Państwa. Bardzo się cieszymy jako Związek Romów Polskich i współorganizator całej imprezy, że tak wielu Państwa dzisiaj zdecydowali się przyjść i posłuchać i popatrzeć, dowiedzieć się o kulturze romskiej. Tą drogą chcielibyśmy bardzo podziękować jako Związek Romów Polskich panu dyrektorowi Ireneuszowi Markaniczowi oraz pani kustosz Jadwidze Kowalczyk za pomoc i organizację tej imprezy. Bardzo się cieszymy, że jest ta impreza, że przyczynia się do popularyzacji kultury i tradycji romskiej. Szczecinek to długa historia, wiele narodów, w tym także Romowie, i oby jak najwięcej takich imprez, i życzę Państwu wspaniałych, niezapomnianych chwil dzisiejszego wieczoru. Dziękuję bardzo. Wspomniana już pani Jadwiga Kowalczyk-Kontowska, która tutaj jest przez nas wszystkich w mieście zwana panią Asią, i bardzo dobrze. A więc pani Asia, to jest główna sprawczyni naszego dzisiejszego spotkania, bo to jest jej pomysł, który nosiła w sercu już od wielu lat. Tak mi się przyznała, że no od wielu lat chciałam taką wystawę romską, no z prawdziwego zdarzenia. Mam nadzieję, że to prawdziwe zdarzenie właśnie się odbywa i ta wystawa będzie również Państwa udziałem. Przełom 2015 i 2016 wyjątkowo bogaty. Z jednej strony zakupy, które są naturalną działalnością muzeum i to robimy sukcesywnie. Środków na zakupów nie mieliśmy, nie wiadomo jak dużo, na pewno dużo mniej niż rok wcześniej, ale przypomnę, że rok 2014 był rokiem stulecia muzeum, dlatego też mieliśmy troszkę inną kasę. Ale oprócz tego okazuje się, że nie pieniądze tu robią, tylko ludzka życzliwość. Większość z tych rzeczy, które pokazujemy, to są dary. To są dary, które mieszkańcy Szczecinka, nie tylko mieszkańcy Szczecinka, po prostu rozumiejąc naszą misję, nam przekazują. I to są rzeczy czasami naprawdę dużej wartości, jak chociażby słynne dirhamy, czyli znalezisko, które miało miejsce wiosną roku ubiegłego, które w czerwcu leciło do naszego zbioru, przypomnę, pracę archeologów. I cały ten zbiór dirhamów prezentujemy tutaj w gablocie. Ale nie tylko dirhamy trafiły.
O innych obiektach niech powie pani kustosz, bo to ona odpowiada materialnie nawet za sprawę. Ojej, tak, to już faktycznie. Proszę Państwa, w ubiegłym roku, tak jak już dyrektor powiedział, wyjątkowo pozyskaliśmy ogromną ilość obiektów. Nie licząc dirhamów, których jest ponad 1000, to samych pozycji takich inwentarzowych jest około 150. I wśród nich naprawdę cenne rzeczy, bo taką cenną sprawą są także elementy uprzęży końskiej. To jest piąty okres epoki brązu. Także rzecz znaleziona, tylko niestety nie wiemy gdzie, w okolicach Szczecinka. Kolejna ciekawostka archeologiczna. Ale poza tymi takimi spektakularnymi sprawami otrzymaliśmy, proszę Państwa, mnóstwo rzeczy, które służą poznaniu dalszej historii Szczecinka. Wśród nich nie tylko darów, ale także zakupów, znajduje się na przykład list loży masońskiej ze Szczecinka. I my wiemy, jest literatura, że ta loża istniała od końca XIX wieku. A tu proszę, trafił się dokument potwierdzający istnienie takiej loży już na początku wieku XIX. I tak się stało szczęśliwie, że w tym samym momencie pozyskaliśmy drogą zakupu drobne insygnia loży masońskiej właśnie ze Szczecinka, wyraźnie adresowane i pochodzące tutaj z tego miejsca. Ja dodam tylko, że to specjalnie jako takie crème de la crème zostawiliśmy na tą dzisiejszą noc, bo nigdy nawet nie publikowaliśmy zdjęć z tych insygniów szczecineckiej loży masońskiej. Nawet w momencie zakupu trzymaliśmy to w tajemnicy, żeby dziś było wielkie wow, bo rzeczywiście no, to rzadki zbiór. Wręcz nikt by sobie nie wyobrażał, że można coś takiego znaleźć. Tak a moim pomysłem na zakupy, które mam nadzieję będę realizował co roku, to są również zakupy związane z działalnością artystów związanych ze Szczecinkiem. Mamy tutaj dar, to są grafiki pana Kazimierza Butowicza, który wylądował w Ameryce Południowej. Tam obecnie tworzy, a pochodzi ze Szczecinka. Ale mamy też wspaniały zakup. To jest smutny kamilek. Można dotykać, bo przed konserwacją. To jest smutny kamilek autorstwa Doroty Dziekiewicz-Pilc. No wspaniała, byśmy powiedzieli, drobna forma rzeźbiarska, ale wspaniały wyraz tego dzieciaka jest po prostu, ujmuje za serce. Zresztą Dorota Dziekiewicz specjalizuje się w tego typu rzeźbach. I takie właśnie zakupy chcemy realizować. Artystów związanych ze Szczecinkiem trochę było. Część z nich to niestety już świętej pamięci artyści. Warto by było mieć chociaż przykłady ich twórczości w naszym zbiorze. Myślę tutaj m.in. o twórczości Zdzisława Stanka, myślę tutaj o twórczości Andrzeja Wereniańskiego i o innych artystach, którzy związani w jakikolwiek sposób byli ze Szczecinkiem. Janna Kołyskowa, wyjątkowa konstrukcja, trafiła do nas tylko dlatego, że mieszkaniec Szczecinka, pan Rafał Sielicki, zachował zimną krew. Dlaczego zachował zimną krew? Bo ta wanna już była wystawiona na śmietnik, ona miała trafić na złom. Pan Rafał od tych, którzy chcieli to sprzedać na złom, kupił wannę i w darze przekazał Muzeum Regionalnemu Szczecinu. W ten oto sposób coś, co mogło trafić na śmietnik, co mogło już zostać zniszczone, przetopione, jest elementem kultury zupełnie innej. Ta wanna jest absolutnie śmieszna. Śmieszna, tutaj macie Państwo instrukcję obsługi. To wanna, która w latach, na początku lat XX wieku miała być rodzajem swojego rodzaju nie tylko miejscem oczyszczenia organizmu, ale również miejscem rozrywki. Bo chodziło się do takiej wanny, można było się nie dość, że myć, to jeszcze kołysać. To wesoła historia, a tu mamy historię smutną. Rodzina pana Tadeusza Cybulskiego, nieżyjącego już mieszkańca Szczecinka, jesienią ubiegłego roku przekazała nam wyjątkową pamiątkę. To jest pasiak, w którym pan Tadeusz Cybulski przebywał w czasie II wojny światowej w trzech obozach zagłady. Najpierw trafił do Sachsenhausen, potem trafił do Nauzweil, a na końcu trafił do Dachau. Historia pana Tadeusza jest absolutnie wstrząsająca i przejmująca, bo ten człowiek urodził się nieopodal Łobrzenicy. Gdy wybuchła II wojna światowa, miał 19 lat, brał udział w kampanii wrześniowej. W trakcie bitwy pod Bzdurą trafił do niewoli. Niewolę spędzał nieopodal Szczecinka, bo w Czarnem, czyli w Hammerstein, w tamtejszym obozie dla żołnierzy, dla szeregowych, czyli w Stalagu. Po kilku miesiącach w Stalagu trafia pod Koszalin do tamtejszego Bauera. W roku 1942 jest donos, że oto ten Polak, który pracuje u tego Bauera, na pewno działa w jakimś polskim podziemiu. I dlatego trafił do pierwszego obozu koncentracyjnego, jakim był Sachsenhausen. Po kilku miesiącach, to było w 1942, w 1943 trafił do Neuschwanstein, mniej znany obóz na zachodzie Niemiec, a potem trafił do Dachau. Wszystkie te miejsca to były
miejsca piętnowane właściwie charakteryzowały się no, walką o przeżycie każdego dnia. Co, dzięki czemu pan Tadeusz przeżył? On mówi to jasno. Jasny sposób mówił, niestety już nie żyje, swoim bliskim. Żydewka uratowała mi życie. To jest cytat. Bo jeszcze zanim rozpoczęła się wojna, brał udział, był uczniem szkoły zawodowej i uczył się fryzjerstwa. Dzięki temu, że był fryzjerem, młodym chłopakiem, on tych Niemców, którzy byli strażnikami, którzy no, dozorowali pracę obozu, po prostu strzygł, golił i tak dalej, i tak dalej. Dzięki temu, że miał fach, że ten fach wykorzystywał, przeżył. Tylko i wyłącznie dzięki temu. I właśnie dzięki temu był przerzucany z obozu do obozu, a nie trafiał do komór śmierci. Dlatego tu ta historia jest, niestety ma ciąg dalszy, bo po wyzwoleniu w 1945 roku pan Tadeusz wraca w swoje rodzinne strony, chce normalnie sobie ułożyć życie. No i w 1948 władza ludowa sobie przypomniała o nim. Został złapany przez UB ze Złotowa. W 1949 na pokazowym procesie jednodniowym został skazany na 9 lat. W sumie odsiedział 6 lat, no bo jakoś miał broń, na pewno był tym z żołnierzy wyklętym. Przedstawiciela i prezesa Związku Romów Polskich. Przypomnę, że ta organizacja ma swoją siedzibę w Szczecinku, właściwie od samego początku. Pan Roman Chojnacki, witam pana prezesa. I witam naszych gości z Tarnowa. Na czele reprezentacji Tarnowskiego Muzeum Okręgowego jest pan Adam Bartosz. Panie Adamie, witam pana wyjątkowo serdecznie. Tym razem oficjalnie. Znamy się już, jak przysłowiowe, nie powiem jakie konie, ale znamy się już całkiem, całe 2-3 dni. Bo w czwartek wieczorem pan Adam przybył do Szczecinka po przejechaniu ledwie 700 km i przywiózł wspaniałe zbiory, które są najlepszym dowodem na to, że coś, co mogło trafić na przysłowiowy śmietnik, coś, co mogło być po prostu zapomniane wraz ze zmianą obyczaju, znaczy może nie tyle obyczaju, co trybu życia tej mniejszości romskiej, właściwie mniejszości romskich, bo Romowie i Romowie, my ich trochę inaczej rozumiemy, ale oni między sobą mają rzeczywiście pewne różnice. O tych szczegółach będzie mówił pan Adam Bartosz podczas swojego wykładu. To jednak dla nas to jest ciągle ten sam naród, ten sam język, a i język się nieco różni i te grupy etniczne też między sobą się różnią i te różnice są absolutnie ciekawe. No i te zbiory, które pozwolą nam przenieść się jeszcze do lat 50. czy początku lat 60., kiedy to przez Polskę, podobnie jak w całej Europie, podróżowali Romowie swoimi taborami. Wiele w tym legendy, wiele w tym romantyzmu, wiele w tym takiej tęsknoty, takiego prawdziwego, wolnego życia.
gdzie jest tylko ziemia i tylko powietrze i wszystko jest nasze. No ale pamiętajmy, że to życie miało swoje mroczne strony, bo to nie było proste życie. To było życie dla twardych ludzi, twardych warunkach. W każdej porze roku trzeba było sobie dać radę w tym taborowym wozie. Trzeba było nie tylko sobie dać radę, ale trzeba było dzieci wychować i tych dzieci była całkiem spora gromadka. Trzeba było o tę rodzinę zadbać i trzeba było jeszcze przestrzegać czegoś, czego my nie rozumiemy. To się nazywa romanitas. To jest rodzaj kodeksu honorowego kodeksu, który normuje życie tej społeczności. O tych szczegółach nie mówią specjaliści, bo Muzeum Okręgowe w Tarnowie to najlepsza w Polsce placówka zajmująca się tym tematem kultury romskiej. I to właśnie pan Adam Bartosz, można powiedzieć, kolejny z tych badaczy tej ciekawej kultury, no kontynuator, byśmy powiedzieli, w prostej linii myśli Jerzego Ficowskiego, będzie państwu o tym mówił. A teraz o otwarcie poproszę prezesa, bo to wspólna inicjatywa ta nasza dzisiejsza Noc Muzeów i Muzeum Regionalnego i wielu instytucji. Wśród nich jest również oczywiście Związek Romów Polskich. Proszę panie prezesie. No, dziękuję bardzo. Witam bardzo serdecznie państwa. Jest to bardzo miłe i bardzo fajna inicjatywa. Chcę podziękować tutaj dla pana dyrektora, jak również pani Kusztow, że ta wystawa mogła tutaj być w Szczecinku. I bardzo dobrze, chciałem przybliżyć Romów, naszą kulturę, historię. Jak było kiedyś, jak jest teraz. Wiecie państwo, tak samo dzisiaj mogli posłuchać melodię, muzykę cygańską, prawdziwą, tą wykonaną przez profesjonalnych ludzi, także tutaj, którzy czują tę muzykę. Bo teraz to się dzieje, my się ukrywajmy, sami wiemy. No ale co zrobić? Tutaj cieszę się bardzo, że pan Bartosz tutaj zawitał, bo wybierał się do Szczecinka już bardzo troszkę pan. No tak, wybierał się, ale w końcu się wybierał, wybrał. I tutaj eksponaty właśnie, może coś opowie o tym, o tych, skąd to się wzięło w ogóle w tym Tarnowie, bo to od wielu lat działasz, Adamie. Opowiedz także tutaj, o tej historii w ogóle. Ja zapraszam pana Adama Bartosza. Już oddajemy głos. Bardzo dziękuję. Dziękuję przede wszystkim pana Osiu, przyjacielowi Osiowi. No my mówimy Osiu. Nie wiem jak jest znany tutaj społeczności. I dyrektorowi muzeum, żeśmy tutaj mieli okazję zawitać. To nie tylko ja, ale jeszcze kolega tutaj, który jest również etnografem, żyje w społeczności romskiej, koleżanka, która Natalia, która napisała kilka książek, można będzie tam nawet dostać jej etnografem niektóre. Natomiast proszę państwa, ja jestem muzealnikiem od prawie 50 lat i to jest pierwsza cygańska noc muzealna w Polsce poza Tarnowem. Więc to gratuluję. Można. Będziemy się tym szczycić, że ta idea. Romowie, którzy wywodzą się z Indii, kiedy przybyli do Polski, niektórzy osiedlali się, inni wędrowali. Panuje taki powszechny mit wśród Romów, taka tęsknota. My jesteśmy wędrowcy, byliśmy wędrowcami, wędrowaliśmy. Oczywiście większość Romów nigdy nie wędrowała, w tym sensie, że gdzieś tam osiedlali się na Bałkanach, w Grecji, na Węgrzech, w Rumunii, na Słowacji, później w Polsce i tak dalej, ale część wędrowała. I ta pamięć wędrówki jest bardzo ważna dla Romów. To się zawsze powtarza, to koło na fladze romskiej, pan dziewczynka tłumaczyła. Ono nie tyle oznacza koło dworcu, to jest symbol z Indii. Na indyjskiej fladze jest takie koło 16-ramienne, że na 16-promienne. To jest czakra indyjska, symbol wędrówki, nieskończoności. Proszę państwa, w Polsce mieszkają różne mniejszości. Ale romska mniejszość, która jest bardzo skromnie reprezentowana, bo to jest raptem około 3 promili całej naszej populacji polskiej, 20 parę tysięcy zaledwie. I ta mniejszość to jest jedyna, która nie ma własnego systemu edukacji. Ja to tak podkreślam, ponieważ... już nie daj tego. Potrzymaj. Może byśmy tak właśnie starym obyczajem, pan dyrektor zacznie po propelce, żeby się dobrze darzyło. Ale tam jest mocne, czy tylko udajecie? No spróbujmy, jak starczy dla innych. Po propelce. Wtedy będę mógł bardzo streamerem. To cała familia. Co prawie nic nie mam. Jak tak klejesz, Romanie? Ale to nie wiadomo, co to jest. No to dopiero chwilę i... Zacząłeś dopiero. Przepalacja. No.
prawda, nadaje się pewne nazwy narodu, nie wchodząc w szczegóły skąd i dlaczego. Kiedy praromowie już zawędrowali na tereny bizantyjskie, to taka sekta jakaś była religijna, jakieś czarowali, jakieś rozsywali niedźwiedzie i takie różne. Więc jak się pojawili ci Romowie też właśnie jakiś obcy zupełnie, innym językiem mówiący, ze zwierzętami dzikimi, nazwano ich tak jak ta sekta, czyli acygan po grecku. Acygan. I tak zostali cyganami w wielu językach słowiańskich, ale nie tylko, nie słowiańskie, cygojner po niemiecku, cingali po włosku, ale również skojarzono sobie ich z Egipcjanami, stąd po angielsku są Gypsy, czyli Egipt od Egiptu, Egipcjanie po prostu. I jeszcze wiele innych nazw się im nadaje, ale z czasem ta nazwa i Gypsy w angielskim, i Cygan w różnych językach europejskich nabrała pejoratywnego, pogardliwego znaczenia. Weźmy słownik polski do ręki, pod hasłem Cygan znajdziemy zawsze dwa znaczenia, prawda? Cygan to jest członek jakiejś grupy etnicznej, narodu, czy jak on definiował, i cygan to jest synonim kłamcy, łgarza, cyganictwo, prawda? No kiedyśmy sobie uświadomili, inteligencja romska gdzieś tam w latach 70., że to tak jest odbierane, no to na pierwszym Światowym Kongresie Romów, który się odbył w Londynie właśnie w 71 roku, zwrócono się takim postulatem, proszę nas nazywać Romami. W języku romskim, w naszym języku, Rom znaczy człowiek. W wielu językach zresztą nazwa własna oznacza człowieka. No i próbujemy tę nazwę lansować, aczkolwiek no trudno od tego cygana zjawiska. W Polsce, mimo iż rzeczywiście były takie nieprzyjemne sytuacje, między innymi w Mławie, to jedna z ostatnich na tle narodowościowym, w Polsce to i tak jest, myślę, bardzo przyzwoicie. Często Szczecinek jest pokazywany jako przykład koegzystencji tych dwóch narodów, czy też większej ilości narodów. Szczecinek zawsze był multikulturowy wbrew pozorom, bo w Szczecinku, przypomnę, całkiem niedaleko mieliśmy społeczność żydowską. Tu niedaleko naszego budynku znajdowała się ich bożnica. Po spaleniu jej podczas słynnej Nocy Kryształowej oni zaczęli modlić się w budynku, który Państwo widzą, który dzisiaj jest miejscem modlitw grupy prawosławnej, autokafalicznego kościoła prawosławnego, ale w końcu to był żydowski dom modłów. Mamy też w końcu cmentarz, mamy kaplicę cmentarną. Ta kaplica to była żydowska kaplica cmentarna. Przy tym szczecineckim cmentarzu byśmy powiedzieli szczecineckiej biedy, szczecineckiego takiego marginesu społecznego. Również tam zostali złożeni żołnierze napoleońscy, bo oni też, gdy dokonali żywota z tego powrotu spod Moskwy, musieli gdzieś niestety spocząć i nie wszyscy dotarli do swojej upragnionej Loary, upragnionych terenów Francji. Niektórzy oddali bohatów w Szczecinku w drodze powrotnej, bo mieliśmy dwie wizyty wojsk napoleońskich, tę w Chwale i Glon w kierunku na Moskwę i tej w zupełnie innym stanie rozbitej armii spod Berezyny, spod Moskwy. I Szczecinek zawsze był multikulty, Szczecinek zawsze był otwarty. Nie wiem, czy Państwo wiedzą, ale na początku lat 40., znaczy lata 45-46, też była mniejszość w Szczecinku Tatarów polskich. Nieduża byśmy powiedzieli, 2-3 rodziny, ale rzeczywiście Tatarzy też mieli swój szczecinecki epizod. No i Romowie, którzy się tu zadomowili, którym tu dobrze, myślę, że nam też dobrze z nimi, bo oni sąsiadów inaczej traktują niż obcy. Zresztą o tym... Nie chcę ze mną tańczyć, bo ja tańczę.
Miasto z wizją.pl. To dla Was zmieniamy Szczecinek. www.miastozwizją.pl.